No witam wszystkich. Dzisiaj serial Gentlemani. Serial Netflixa z tego roku, który już dostał drugi sezon, więc jest na co czekać. Jeżeli chodzi o sam serial, to mamy tutaj naszych No Właściwie jednego głównego, jak dla mnie, młodego chłopaka, żołnierza, który z powodu choroby i. Nadchodzącej śmierci ojca musi wrócić do swojego majątku. I tutaj po jego śmierci i przeczytaniu testamentu okazuje się, że on zostaje następcą swojego ojca, nie jego brat i obejmuje cały majątek, swoje posiadanie oraz tytuł księcia. Od tego momentu zaczynają się dziać bardzo ciekawe rzeczy dla naszego głównego bohatera. Poznaje można powiedzieć, biznesmenów, którzy na jego terenie, albo raczej pod jego terenem posiadłości hodują marihuanę, którą potem sprzedają. Oczywiście, ojciec naszego głównego batera o wszystkim wiedział. Dostawał swoją działkę. Na tych samych zasadach ma współpracować i on. No jednak, tutaj po drodze sprawy się zaczynają komplikować. Dzięki właśnie swojemu bratu, który popadam w tarapaty przez hazard i narkotyki. No i tak, po kolei nasz główny bohater musi rozwiązywać problemy, zarówno swoje, jak i od innych. Przy pomocy albo we współpracy z naszą panią bizneswoman świata przestępczego, która właśnie ma plantację na jego terenie. Jeżeli chodzi o sam serial, to prezentuje się bardzo fajnie mamy tutaj dużo akcji dużo właśnie rozwiązywania problemów nietypowy sposób czasami sporo też jest dobrego humoru trochę gorszego humoru też jest sporo takiego hamskiego ale serial jest bardzo fajnie nakręcony bardzo fajnie zrealizowany widać chemię między głównymi bohaterami co sprawia, że bardzo przyjemnie się go ogląda i warto go polecić. Jeżeli chodzi o sam serial, no to jak mówiłem, leci na Netflixie. Aktualnie jest zamówiony drugi sezon, więc jest na co czekać. A tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej.